W tym filmie chciałbym, korzystając z pewnych zależności geometrycznych, udowodnić, że współczynniki nachylenia dwóch prostych do siebie prostopadłych są dla siebie przeciwieństwem odwrotności, są swoimi przeciwnymi odwrotnościami albo odwrotnymi przeciwnościami. Czyli jeżeli jeden jest równy a, to drugi jest równy minus 1 przez a. Mamy dane proste l i m i zakładamy, że są one prostopadłe, że przecinają się pod kątem prostym. Skonstruujemy kilka innych prostych, żeby przeprowadzić dowód geometryczny. Nazwijmy punkt przecięcia A i poprowadźmy przez ten punkt poziomą prostą. Narysujemy jeszcze dwie proste, albo raczej odcinki, prostopadłe do tej białej prostej, jedna tutaj i jedna tutaj. Czyli tutaj jest kąt prosty i tutaj też jest kąt prosty. Oznaczmy ten punkt jako B, ten punkt jako C, ten punkt jako D i ten punkt jako E. Zastanówmy się teraz, ile wynosi nachylenie prostej L. Współczynnik nachylenia prostej L. Możemy wykorzystać punkty C i A, wtedy współczynnik nachylenia to różnica współrzędnych y tych punktów przez różnicę współrzędnych x tych punktów. Czyli to się równa długość odcinka CB przez różnicę współrzędnych x tych punktów, czyli długość odcinka BA. Ile wynosi współczynnik nachylenia prostej M, czyli prostej AE? Jeżeli wykorzystamy do obliczeń punkty A i E, to nachylenie jest równe różnicy współrzędnych Y tych dwóch punktów do różnicy współrzędnych X tych punktów, czyli długość odcinka DE do długości odcinka AD. Tak by może mogło być, ale tu musimy się na chwilę zatrzymać, bo współrzędna y podczas przemieszczania się od punktu A do punktu E maleje. Czyli różnica tych współrzędnych jest ujemna. Zmiana współrzędnej y jest ujemna. DE musi mieć ujemny znak. Ze zmianą współrzędnych w kierunku x nie ma tego problemu. Przemieszczamy się w prawo, czyli w stronę dodatnią. I zmiana współrzędnych x od punktu A do punktu D to długość odcinka AD. Czyli nachylenie prostej M to minus długość odcinka DE, minus, bo przemieszczamy się w stronę ujemną, w dół, przez długość odcinka AD. Może dla części z Was te rozważania są już wystarczająco inspirujące, ale my na spokojnie będziemy dalej prowadzić ten dowód i wykażemy teraz, że te dwa trójkąty są podobne. Powinniśmy na tej podstawie móc wykazać to, co chcemy wykazać, czyli że te dwa współczynniki są swoim odwrotnym przeciwieństwem. Oznaczmy ten kąt jako x, powiedzmy, że jego miara wynosi x, niech ten kąt ma miarę y. Wiemy, że x plus y plus 90 stopni to razem 180 stopni. Te kąty wszystkie razem tworzą kąt półpełny. Możemy zapisać, że x plus 90 stopni plus y równa się 180 stopni. Możemy teraz odjąć 90 stopni od obydwu stron. x plus y równa się 90 stopni. W jaki sposób możemy wykorzystać tę zależność do wyznaczenia miar pozostałych kątów? Na przykład w trójkącie ABC x plus miara tego kąta równa się 90 stopni. Albo x plus 90 stopni plus miara tego kąta równa się 180 stopni, bo suma miar kątów wewnętrznych w dowolnym trójkącie równa jest 180 stopni. x plus 90 plus ile równa się 180? x plus 90 plus y równa się 180. Przed chwilą to ustaliliśmy. Tak samo w trójkącie ADE. y plus 90 plus ile równa się 180. Wiemy już. Że y plus 90 plus x równa się 180. No i właśnie ustaliliśmy, że odpowiadające sobie wewnętrzne kąty trójkątów ABC i EDA są równe. Obydwa trójkąty mają jeden z kątów równy x, obydwa trójkąty mają jeden z kątów równy y, i jeden z kątów jest w obydwu trójkątach kątem prostym. No i na podstawie cechy podobieństwa trójkątów kąt, kąt, kąt. Wiemy, że trójkąty ABC i EDA są trójkątami podobnymi. Jeżeli te dwa trójkąty są podobne, to stosunki odpowiadających sobie boków w tych dwóch trójkątach są równe. Czyli np. długość boku CB do długości boku BA równa jest bokiem odpowiadającym bokowi CB, czyli temu leżącemu naprzeciwko kąta X, jest bok DA, również leżący naprzeciwko kąta X. Jest równa AD przez długość boku odpowiadającego bokowi BA. BA leży naprzeciwko kąta Y, czyli odpowiada mu w drugim trójkącie DE, również leżący naprzeciwko kąta Y. Ustaliliśmy na samym początku, że to jest współczynnik nachylenia prostej L. A jak to wyrażenie ma się do współczynnika nachylenia prostej M? No ma się tak, że jeżeli odwrócimy to wyrażenie, to otrzymamy wartość przeciwną do tego wyrażenia. Czyli to jest przeciwieństwo odwrotności współczynnika nachylenia prostej M. No i właśnie udowodniliśmy, że jeżeli dane są dwie proste, które są do siebie prostopadłe, to wystarczy narysować takie dwa trójkąty. Wykazaliśmy, że są one podobne, i na tej podstawie widać, że współczynnik kierunkowy jednej z tych prostych jest przeciwieństwem odwrotności współczynnika drugiej z tych prostych.